Spójrz teraz na takie zadanie. Rozwiąż trójkąt. Co to znaczy rozwiązać trójkąt? Tym razem naszym zadaniem jest odnalezienie długości wszystkich boków tego trójkąta oraz miar wszystkich kątów tego trójkąta. Wiemy jedynie, że ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Ten kąt ma 70 stopni. Długość tego boku wynosi 8. Od czego możemy zacząć? Możemy podać miarę tego kąta. Znamy miarę dwóch kątów, więc łatwo możemy obliczyć miarę trzeciego kąta. 90 stopni i 70 stopni to 160 stopni. Do 180 brakuje nam 20 stopni. Znamy już miary wszystkich kątów tego trójkąta. Teraz poszukamy długości tych dwóch boków. Skorzystamy z trygonometrii. Mamy tutaj dwa kąty ostre. Znamy ich miarę. Ustawiamy się zatem w jednym z tych dwóch wierzchołków. Ja wybieram ten wierzchołek. Do znalezienia mamy długości tych dwóch boków. Wybierzmy sobie jeden z nich. Ja wybiorę krótszą przyprostokątną. Długość tego boku oznaczę literą a. Skupiamy się teraz na długości dwóch przyprostokątnych. Dzieląc długość a przez 8 otrzymamy tangens 20 stopni. Zapiszmy to. Tangens 20 stopni równa się a podzielić przez 8. Otrzymaliśmy pewne równanie. Chcemy wiedzieć, ile wynosi a. Nie znamy jeszcze tangensa 20 stopni. Możemy odczytać go z tablicy wartości trygonometrycznych. Pokażę Ci jednak, jak to zrobić korzystając z kalkulatora. Na zaawansowanych kalkulatorach możemy obliczać wartości sinusa, cosinusa i tangensa dowolnego kąta. Chcemy obliczyć tangens 20 stopni. Wpisujemy zatem do kalkulatora 20. Skoro chcemy obliczyć tangens, to wciskamy ten przycisk. Otrzymaliśmy taką liczbę. Zaokrąglimy ją do czwartego miejsca po przecinku. Tangens 20 stopni to 3640 000. Tyle mamy otrzymać, dzieląc a przez 8. Teraz dokładnie widać, że ten zapis nie był wcale niewiadomą. Co musimy zatem zrobić, aby dowiedzieć się, ile wynosi liczba A? Wystarczy, że pomnożymy te dwie liczby. Zapiszę to obok. A równa się 8 razy 364 tysięczne. Wynik to 2,912. Pamiętaj, że wartość tangensa 20 stopni jest wartością przybliżoną. Oznacza to, że długość tego odcinka jest również przybliżeniem. Mamy aż trzy cyfry po przecinku. My jeszcze nie wykonaliśmy całego zadania. Będziemy chcieli obliczyć, jaką długość ma przeciwprostokątna. My w gruncie rzeczy znamy już długości dwóch przyprostokątnych. Korzystając z jakiego twierdzenia, będziemy mogli obliczyć długość przeciwprostokątnej? Tym twierdzeniem jest twierdzenie Pitagorasa. Aby ułatwić sobie obliczenia, jeszcze bardziej przybliżą długość tego boku. Przybliżę ją do jednego miejsca po przecinku. Tutaj mamy 1, więc przybliżeniem tej liczby będzie 2,9. Zmarzę teraz literkę A i zapiszę tutaj 2,9. Długość przeciwprostokątnej oznaczę literą C. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że jeżeli dodamy do siebie kwadraty długości przyprostokątnych, to otrzymamy kwadrat długości przeciwprostokątnej. Podnosimy zatem 8 do kwadratu, do tego dodajemy 2,9 do kwadratu i otrzymujemy c do kwadratu. 8 do kwadratu to 64. 2,9 do kwadratu to 8,41. Suma tych dwóch liczb jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Dodając te dwie liczby otrzymamy 72,41. Długość przeciwprostokątnej C to dodatni pierwiastek z tej liczby. Długość przeciwprostokątnej to około 8,5. Wykonaliśmy nasze zadanie. Rozwiązaliśmy trójkąt. Znamy długości wszystkich boków i miary wszystkich kątów tego trójkąta.